Powiem tak. Samo zainteresowanie tematyką erotyczną to zaczęło się bardzo wcześnie, więc to będzie, to będzie teraz taki mały coming out w tym podcaście, bo nie pamiętam kiedy ostatni raz. Znaczy inaczej, w żadnym innym wywiadzie nie miałam okazji o tym mówić, nazwijmy to, tak? Ekstra, to się dobrze sprzedawać będzie. <laughs> Cześć, to Zoria Blue i podcast przy zapalonym świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Otwarcie i bez tabu. No to co? Kolejny odcinek przy zapalonym świetle. Tutaj Zoria Blue. E, dzięki, że słuchacie. Dzięki, że jesteście. Witam Was kolejny raz w 2000, 2021 roku. Mam z tym problem. Ciągle mi się to myli. E, dzisiaj będę rozmawiać z Olą. Cześć Ola. Cześć. Ola jest standuperką. Całkiem całkiem znano. Wejdźcie sobie na jej kanał na YouTubie. Na pewno na pewno mam więcej followersów niż ja, bo na YouTube mam chyba 14. <laughs> A ty masz tak 14 tysięcy, czy coś? 21 już mam. No, o, <laughs> przepraszam, przepraszam, my bad. Dzisiaj rano słuchałam jakichś Twoich stand-upów wczoraj wieczorem, ale to nie mam takiej pamięci do liczb. Mm -hmm. I troszeczkę się stresuję, bo ja tu zawsze takimi sucharami rzucam. I teraz może się okazać, że ktoś ma lepsze, lepsze żarty niż ja. Mm, że tak powiem, nie, nie, nie wyceniajmy, bo to jakby nie na tym ma polegać. A teraz presję poczułaś. Nie, <laughs> nie. Tak, tak, bo zawsze to tak jest właśnie, że wie, że jak zaczynam z kimś rozmowę i ktoś właśnie słyszy, że jestem stand-uperką, albo mnie rozpozna, to właśnie na zasadzie albo o Jezu, a ja mam to tyle historii świetnych, a to bym w ogóle rozpierdzielił gdzieś tam, ale moje okay. życie to stand up. I ja w tym momencie jestem taka taka. Fajnie, spoko, jakby. Nie, no wiesz co, moje suchary to nie wychodzą z chęci bycia zabawną, tylko po prostu tak mam czasem, że nie, tak mój, ustamy, mój że, myślenia wychodzi. No. No, że tak powiem, śmiech pozwala bardzo często właśnie oswoić pewne tematy, zresztą no ja sama to wykorzystuję właśnie, więc absolutnie w tej tematy, co o której ty rozmawiasz, śmiech jest też dobrym narzędziem, mi się wydaje, żeby nie, dla tych, co się ewentualnie zawstydzą, czy coś, no to... Dokładnie, bo w sumie nie ma, nie ma się co spinać. Temat jak każdy inny jest to, że jest jakiś tabuizowany, jest jakaś presja społeczeństwa na to, że się o tym nie mówi, albo się mówi tak czy inaczej, to nie znaczy, że, że się nie można śmiać. A myślę, że nawet w łóżku jest fajny śmiech często, jak coś się nie uda. Mnie się milion razy zdarzyło, ta, że coś się nie wyszło. No nie, wiem, jest... kurde, zdarza się, że nie wiem, jest ciemno, bo coś pijani i, i ma koleś wchodzić już do akcji yy, z penetracją, a mu się myli, jednak wiesz, że nie ta dziurka, nie? No i ha, 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 ha. ha, ha więc takie różne akcje może jaki wstęp zrobiłam dobrze, tak, to jest mój standardowy, do, standard do moje, moje, moje życie seksualne, tak bym powiedział ja znaczy u mnie to jest na zasadzie, wiesz, bardziej a, a to ty tam jesteś tak standardowo, tak jak ten wiesz, bo po prostu faceci spodziewają się, że przeproszę, nie wiem, jak z, z, zdemą bieliznę to, że tak powiem pod majtkami będzie po prostu jakiś, wiesz albo magiczna grota, albo po prostu, wiesz, przestrzeń jak u dziecka, tak? Jakby nie, nie, to, to, to jest to, tak? No jest trochę magiczna w sumie, jakby no tak, to tak nie nie patrzeć. No to nie Tak, to, to jest bardzo, natomiast, no, że tak powiem, jest jest to dosyć dla mnie zawsze rozbrajające właśnie jakieś takie, wiesz, yy, znaczy akurat, dobra, przyznaję się szczerze, że zazwyczaj te pytania się pojawia już na początku rozmowy, gdzie, jakby, jest dopiero dogadywanie, czy w ogóle dojdzie do jakiegoś zbliżenia fizycznego. I dla mnie to już jest ten sygnał pod tytułem, dobra, odpuśćmy sobie to jednak. Mhm. Natomiast, fakt, faktem jest spora grupa mężczyzn, która się za tym zastanawia, a wręcz zakłada, właśnie, że biorąc pod uwagę, że mam krótsze ręce, krótsze nogi, to pewnie inne rzeczy też mam mniejsze. Ej, to jest w ogóle mega mit, bo to u, chłupa, u facetów też tak jest, że niby jak chcesz, chcesz sprawdzić, jeszcze jak jest ubrany, czy ma dużego, czy nie, to trzeba popatrzeć na dłonie. jak ma duże dłonie, to pewnie tak, albo stopy, nie? A to w ogóle jest jakiś mega mit, to tak nie działa. To, to nie, ma, nie, ma, nie ma powiązania Więc tutaj. Ludzie, trzeba zaryzykować, no, co wam powiem. Tak. No risk, no fun. Mega dzięki w ogóle, że przyjaśniesz zaproszenie do, 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 tego typu, do tego typu programu w tym tematyce. Ale też wiem na przykład sam ze swoich stand-upów, że czy nie masz większych problemów o, o gadaniu o seksualności i seksie i takich rzeczach, nie? Nie, właśnie wiesz, co mam wrażenie, że po pierwsze to jest zarąbista robota, którą wykonujesz, i w ogóle osoby, które o tym yes! opowiadają i, i które właśnie wiesz, publicznie albo prowadzą blogi, albo prowadzą na przykład właśnie taką działalność, że tak powiem, jak jak wspominałyśmy, wcześniej rozmawiałyśmy o Marcegę rozłocz Porn. Uh -huh. Generalnie wszelkie tego typu działalności są bardzo, bardzo fajne, ponieważ. Um, Jedna rzecz to jest tak naprawdę rozmowa o tym i swoboda jakaś tam między koleżankami czy coś, ale mi się wydaje, że bardzo wiele osób, i to nie tylko kobiet na przykład właśnie cierpi z tego powodu, że nie potrafi rozmawiać o tym, na przykład co, je, co preferują, co chcą, albo nawet boją się o tym pomyśleć, że mogłyby coś zmienić, coś zadziałać, nie wiem, zainwestować w jakąś zabawkę, żeby sobie ulepszyć, że tak powiem, to życie i być może, znaczy nie dość, że na pewno dużo tracą w tym momencie, to może to się odpijać na ich życiu tak naprawdę codziennym. Więc takie oswajanie, rozmawianie o tym, to wiesz, kwestia edukacji dla młodzieży, która jest w ogóle jakby osobnym wątkiem i jest bardzo szerokim i powinna być w ogóle poruszana, to jest jedna, tak, bo jakby w ostatnim czasie szczególnie się o tym dużo rozmawia, żeby dzieciaki też wiedziały, z czym to się je, nazwijmy to, ale to jest jedna rzecz, ale właśnie edukacja dorosłych osób, które właśnie, że tak powiem, y, ominęła je te, te, to w młodości, czy właśnie, że tak powiem, y, nie, nie potrafią powiedzieć na głos tego, co potrzebują, tego, co chcą, jest niesamowicie przykre moim zdaniem, bo y, ja w momencie, kiedy, że tak powiem, przeżyłam swój seksualny opening na świat, to odkryłam, że nie tylko, że to jest zarąbiście przyjemne i fajne, że nie mam zamiaru, że tak powiem, iść w. Hmm, no może nie, nie tyle, że nie w ilość tylko nie mam zamiaru iść w co popadnie tylko jestem w stanie sobie sama nawet powiedzieć czego oczekuję, czego chcę i co mi nie pasuje i, i nie mam zamiaru, że tak powiem yy, yy, milczeć na ten temat, po prostu i nie mam zamiaru też z tego powodu być w jakikolwiek sposób zawstydzana, czy szejmowana, tak? No, lubię to, chcę tego i, i wiem jak, i wiem jak chcę tego. It, prawie wszyscy tego chcą i wszyscy prawie to lubią, więc jakby trzeba gadać, nie? I tak naprawdę w tych sferach związku, no to jak ze wszystkim trzeba gadać o różnych sprawach, to od obowiązków przez cele życiowe, po to, co się lubi w łóżku, nie? Jakby dlaczego... Dlaczego nie? Więc ten... Wiesz, ja niestety, może już na tyle, że tak powiem, się skrzywiłam w tym temacie. To, to, to jest akurat kwestia subiektywna, czy to skrzywienie, ale tak jak na przykład było do tej pory takie przekonanie, że. No, najpierw budujesz relację z kimś bliską, poznajesz, e, że tak powiem, zbliżacie się do siebie, jesteście A w. Dla jakiś kobiet sposób, takie ta... przekonanie. No dokładnie, że, że musicie się lepiej poznać i w ogóle i dopiero wtedy ten seks jest taki pe lepszy, pełniejszy, bardziej jakiś tam właściwy i, 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 i dopiero wtedy jakby to jest, to, to jest ten moment, kiedy, na, na, to, kiedy to, to powinno się zadziać. A ja się przekonałam, tak naprawdę w moim przekonaniu jest zupełnie odwrotnie, w sensie, że. Ja nie kupuję auta bez jazdy próbnej. Ja jestem po prostu świadoma tego, że jeżeli się zaangażuję w jakąś relację, no powiedzmy, niech ona sobie trwa miesiąc, dwa, a ten seks okaże się, no, że tak powiem, niekulturalnie to rzecz chujowy, to ja będę 100 razy bardziej sfrustrowana. Gadałam o tym dosłownie kilka dni temu ze znajomym. Właśnie, jak się chodzi na randki, to niby są takie niektórzy, trzy randki i dopiero potem seks albo coś takiego. A mi się często zdarza nawet wcześniej, nawet na drugiej czy pierwszej. Ale jest coś takiego, że, że potem sobie wyobrażam, że na przykład trzy miesiące się z kimś poznaję, potem się z sobą wyśpimy i jest słabo. I z jednej strony, okej, okay, można nad tym pracować, ale część tych rzeczy to, to jest jakaś tego typu chemia na którą to jak z, nie z każdym człowiekiem możesz też być w związku albo go kochać, nie? Bo po prostu są tam jakieś elementy, y, które muszą być konieczne, żeby to zadziałało i nawet jak dużo pracy w to włożysz, to to nie zawsze się może skończyć spoko. Więc tak samo z tym łóżkiem, nie? Że możesz dużo włożyć w rozwijanie tych relacji, gadanie o potrzebach, ale jak macie, nie wiem, jakiś inny, nie wiem, temperament czy, czy w ogóle pojęcia o tym, no to po prostu to nie zadziała, nie? O, może, a tu już 50 wątków zaczęłyśmy. Ale wiesz, co by mnie interesowało? Ten Twój coming out. Znaczy, jak to określasz jakiś moment w swoim życiu, <grym> rok, <grym> wydarzenie. Tak, tak. To znaczy, jakby mm, powiem tak. Samo zainteresowanie tematyką erotyczną, to zaczęło się bardzo wcześnie. Więc to będzie, to będzie teraz taki mały coming out w tym podcaście, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz. Znaczy inaczej, w żadnym innym wywiadzie nie miałam okazji o tym mówić, nazwijmy to, tak? Ekstra, to się dobrze sprzedawać będzie. Generalnie to, co to, to, to akurat opowiadałam, moi rodzice mieli wypożyczalnię kaset wideo, jak byłam dzieckiem. Znaczy dzieckiem, no byłam młodziutka. I no wiadomo, że w takich wypożyczalniach są różne tytuły. I... W pewnym momencie ta, 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 ta wypożyczalnia została, że tak powiem, zlikwidowana. Wszystkie kasety trafiły do nas do domu. No i zaczęło mi się zdarzać, że mm, gdzieś tam w, zdarzyło mi się, że szukałam jakieś kasety z bajką, a nie znalazłam bajki. Taką z... dla dorosłych. Z z... dla dorosłych, dokładnie. I jakby to było jakieś takie moje pierwsze zderzenie z tym. Potem zaczęłam odkrywać na przykład, że jeżeli się nie pójdzie spać dostatecznie wcześnie w piątek, to gdzieś tak około 22, 23 pojawia się coś takiego jak pamiętnik różowego partofelka, czy coś ten tym deseń, a zawsze po tym leci um, film Playboya, czyli takie soft porno totalne leciało wtedy. Pamiętam. I to był piątek i chyba sobota. I najpierw sobie to tak oglądałam. A to tak... było fajne, bo tam była fabuła, nie? Jak tak, ja tak, tak. To ale nie to, było znaczy, takie, że tylko, fabułek, wiesz, ten, ten, Ja to oglądałam na miucie, bo ja, ja miałam mały telewizorek u mnie w pokoju. Generalnie. I to było tak, że po prostu, wiesz, wyciszone i tak dalej. No i co? No i w pewnym momencie dziecko odkryło, że jak leży i zaczyna zaciskać uda i, i, i rozpuszczać i tak dalej, to za chwilę robi się coraz fajniej. Robi się na tyle fajniej, że w pewnym momencie jest takie... Tak miałam z i to były takie, ja faktycznie potem wiesz, zaczęłam, zaczęłam to eksplorować po prostu, zaczęłam wiesz, wyszukiwać opowiadania erotyczne, mm. y, takie pisane jeszcze, to były takie strony, gdzie po prostu te opowiadania były bardzo, mam wrażenie, że wtedy te opowiadania były bardziej kreatywne niż teraz, bo sobie ostatnio weszłam na jakąś stronę z opowiadaniami, to co po prostu tam przeczytałam, to była jakaś tragedia totalna. Ale wtedy no. to, nie, ponieważ nie było, wiesz, nie było pornhubów i takich innych, no to, to była przestrzeń, gdzie ludzie, że tak powiem się tym dzielili, tak? Ale wiesz, to tam były nawet gify, kurde, animowane, pamiętam z jakimiś takimi właśnie, wiesz, klipami sek seksu i to mnie już nakręcało, no bo, no bo to było jedyne, co mogłam zobaczyć, tak? Mhm. No a... A, ten, a ten coming out jako nie wiem, publiczny, właśnie. jako osoby powiedzmy. Później było tak, z drama, że... seksualność? To było później tak, że właśnie że ja, ja się tym interesowałam dosyć długo, więc ja byłam jakby osobą, która dużo wiedziała o seksie, ale nie, nie, potrafi, nie uprawiała go w żaden sposób. I tak naprawdę nie uprawiała go do 23 roku życia, ponieważ jak miałam dopiero 23 lata, wtedy poznałam mojego pierwszego partnera i mojego pierwszego też chłopaka. I z nim przeżyłam w ogóle właśnie swój pierwszy raz, więc ja miałam ogromną wiedzę teoretyczną, ale żadnej praktycznej. Jeszcze wcześniej tam bawiłam się na czatach, bawiłam się, wiesz, że tam jakieś tam właśnie, no, no na czat, szczególnie czacie wchodziłam. Ja miałam, ja postawiłam takie historie rozpisywać po prostu, co ja to ze sobą nie robię, ale yy, już wtedy kupowałam też zabawki, jeszcze zanim kupowałam, kupowałam zabawki, no ale wszystko jakby na poziomie łechtaczki. Nigdzie, żadnej penetracji nie, bo to wiesz, jednak dziewictwo. No, ja potem poza mojego partnera, jakby żeśmy przeżyli ten swój pierwszy raz. Yy, bardzo, jakby jeżeli chodzi o seks w związku, on był świetny. On był naprawdę dobry i nie mogę narzekać na niego. Yy, yy, był, 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 był o, naprawdę żeśmy, wiesz, lubiliśmy, że tak gdzieś tam wyjechać sobie do lasu, gdzieś tam na łączkę, coś, w akwaparku w wodzie, takie tam bajery się robiło, więc nie mieliśmy, nie, ten, te, tematyka była dla nas bardzo otwarta, nie mieliśmy problemu, żeby z tym rozmawiać. Natomiast, no niestety, zaczęło się to, posypało się to w pewnym momencie, kiedy najpierw odkryłam, że mój partner yy, zapisał się na portal, taki jeden, i tam prezentował swoje wdzięki mężczyznom. I wtedy, jakby była, pierwsza lampka się zapaliła, która mocno, mocno wtedy za, yy, uderzyła w nasze życie erotyczne, bo ja po prostu ja, nie, nie, nie no, na. Ostatni rok naszego związku to było może raz na parę miesięcy. Seks. To nawet nie było ten. Natomiast później e, myśmy się rozstali po pięciu i pół roku. I to było tak, że wiesz, przeskoczyłam, dobra, 23 lata jak żeśmy się zeszli, i 28,5 żeśmy się rozeszli. Ja miałam tylko jednego partnera seksualnego ze sobą. I nie niestety jakby to samo to rozstanie przeżyłam bardzo mocno i bardzo się posypałam psychicznie i w ogóle dużo rzeczy mi się w życiu tutaj sypnęło. No to minęło sporo czasu. E, kiedy wzięłam i w pewnym momencie odpaliłam Tindera, on dopiero, dopiero jeszcze raczkował i zdecydowanie był jakby aplikacją, która miała służyć ku jednej rzeczy, to się wtedy faktycznie się mówiło o tym, że to jest po prostu taki dla, do hookupów i tego wszystkiego i e, ja wtedy przeżyłam taki dosyć mocny kryzys też właśnie, wiesz, takiej pewności siebie, bo myślałam sobie, kurde, woda, no po prostu, aha, ponieważ jakby rozstanie wynikało z tego, że rzeczywiście mój partner stwierdził, że jednak woli facetów. No to wiesz, że to jest ciężkie. No, i to bardzo przetrawić. uderzyło, bo moją taką pewność siebie pod tytułem... Yy, Zrobiłam z niego geja. Tak, no, znaczy tak, tak, w ogóle, że jedyny facet, który jest w stanie się ze mną zainstalować, to jest gej, tak? O, no. Który będzie chciał ze mną sypiać, to jest gej. Um, I wtedy właśnie, no, odpaliłam, w listopadzie odpaliłam po naszym... Myśmy się rozstali w marcu, w listopadzie... O, 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 czy, przepraszam, maju, w maju, a, myśmy, a odpaliłam w listopadzie Tindera. No i jakieś tam pary, zaczęłam łapać coś i zobaczyłam jedną parę. Chłopaczek po prostu, no zdecydowanie po dziś dzień mogę spokojnie powiedzieć, jeden na z najprzystojniejszych facetów, w jakich w życiu widziałam. Naprawdę. I ciało, i rzeźba, wszystko po prostu. No i on zaproponował, żebyśmy się spotkali jeszcze tego samego dnia. On miał jakąś tam swoją przestrzeń, że tak powiem, gdzie. nie, To nie było mieszkanie, to było jakieś tam studio. Powiedział, żebyśmy się tam spotkali. To był 11 listopada, dokładnie pamiętam, ponieważ... <grym <grym tak, to był 11 listopada, taka znamienna data po prostu, bo on akurat tam pracował yy, dla prasy wtedy i robił jakby relacje z tego. I właśnie po, po marszach, że tak powiem, przyjechałem, się spotkaliśmy. I to był, to był mój drugi w życiu raz, tak naprawdę. Znaczy drugi raz, drugi facet, tak? Drugi partner seksualny w życiu. Yy, było bardzo fajnie. I wyszłam tamtą z takim poczuciem, kurwa, jakby nawet z takim facetem mi się udało. Hmm. Jakby dla samego, wiesz, posiadania tego zdjęcia w głowie na zasadzie, ja to zaliczyłam. To jest fajne. I, tak, ale, i wiesz, i zaczęłam, wtedy tak naprawdę zaczęłam sobie myśleć, dobra, Czyli jestem w stanie, nie muszę się, wiadomo pierwszy tam rok te balowania na Tinderze, o Jezus, to było mnóstwo oziomeczków, to było bardzo dużo oziomeczków i, i faktycznie było tak, że no angażowałam się, za, za, za każdym razem na początku się angażowałam, no bo to było, nie to, że mam świeżo po rozstaniu, jeszcze nie potrafiłam zupełnie, wiesz, nie wiedziałam jak, jak wygląda randkowanie, życie i tak dalej, więc za każdym razem to dla mnie było jakieś takie, wiesz. Hmm, e, e, gdzieś tam przejaw e, 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 jakiegoś takiego, takiego karmienia się tym, że o Jezus Maria, facet mnie chce, facet mnie lubi, więc się tym, tym w jakiś sposób tam na, na, to, to na mnie na, na działało. Natomiast z czasem zaczęłam, że do tego podchodzi właśnie w zasadzie: e, Dobra, dzisiaj jakby potrzebuję, żeby tutaj coś się zadziało i tak dalej. No to lecimy, kto tutaj nie? I już miałam w tym momencie takie bardziej podejście na zasadzie: Okej, okay, tu chodzi o moją przyjemność przede wszystkim. Nauczyłam się, wiesz, yy, yy, to właśnie jakby partnerzy kolejni uczyli mnie tak naprawdę tego, co ja sama chcę. I wiesz, no też się dowiadywałam na przykład, że istnieją panowie, którzy wychodzą z przekonania i którzy, na przykład, yy, że, znaczy, którzy wychodzą z przekonania, że yy, yy, nie musi być równouprawnienia w łóżku pod tytułem to, że ja mu coś ustami, to nie znaczy, że on mi też coś musi ustami, nie? No i to na przykład to, to się nauczyłam, że dobra, na takie coś się nie zgadzamy, tak? No bo kuźwa, no albo w jedną, no, albo w drugą, tak. Zaczęły się jakieś tam eksperymenty, większe, szersze w różnych układach też na przykład. I po prostu jakoś tak się w... poczułam, że nie mam z tym problemu, nie mam z tym problemu, żeby, że tak powiem, się w to bawić. Potrafię zadbać o swoje bezpieczeństwo przede wszystkim, bo to było najważniejsze, potrafię zadbać o swoją przyjemność, potrafię zadbać o czyjąś przyjemność, bo z tego też jakby czerpałam frajdę. Zaczęły się jakieś kształtować we mnie preferencje co do partnerów i stwierdziłam, że biorąc pod uwagę, że jestem już osobą w jakiś sposób też publiczną i właśnie pojawiam się na zewnątrz i na przykład, no to. Yy, żeby w razie czego, ponieważ no niestety w naszym kraju nadal jeszcze panuje takie wiesz, przekonanie takiego shamingu nie, 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 nieszczęsnego, że jeżeli ktoś zostanie przyłapany na czymś, że jakąś czynność seksualną lubi, preferuje czy coś, to zaraz od razu to jest wyrzucane, to ja stwierdziłam, że no, ja wyprzedzę. Ale to wystarczy, że masz za dużo partnerów. No, znaczy no dużo, dokładnie, ale... tak. Więc to... jakby ja po prostu stwierdziłam, że wyprzedzę fakty. Po prostu powiem o tym mhm. od razu, na głos. I tak dalej, i, i, i wiesz, i w tym momencie jakby yy, będę, jeżeli ktokolwiek będzie próbował nawet wrócić do mnie z taką informacją, to ja na zasadzie, ale to jest żaden news. Ja już okay. o tym mówiłam, tak? I yy, tak było chociażby nawet z yy, klubem dla swingersów, uh -huh. ponieważ ja yy, na początku, pierwszy raz w klubie dla swingersów pojawiałam się jako występująca, bo yy, występu. prostu yy. Po prostu. Jego stand-up czy tak? stand up, stand-up, stand up zrobić, co tak, a wiesz, a mieli a Różne same. rodzaje rzadki mieli, wiesz, e, stryptierki, taniec na róże, szibę. Ja się myślałam, że, i, że może jeszcze, wiesz inne talenty. <laughs> nie, 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 jako standuperka, właśnie zrobiłam stand-up i to było. A tak ten pierwszy raz, jak tam byłam właśnie jako standuperka, to nie zostałam w klubie m, dłużej, chociaż mi proponowano, żebym została, ale postanowiłam, że wiesz, dopóki jestem w tym mindsetzie pod tytułem Występuję, jestem w moim stroju scenicznym i tak dalej, jakieś tam, wiesz, takie rzeczy, to zostawiam, to zostawiam w tym, nie będę tego łączyła w takim aż kontekście, nie. Tak, bo to jest trochę inaczej, ludzie na ciebie inaczej patrzą niż na inne osoby wtedy, bo to była ta pani, co przed chwilą tam była no tą dokładnie, wieczoru, tak, więc... a teraz tu stoi... Ja to czasem z burleski znam, jak zawsze po skończeniu show zawsze idę do ludzi, tam sobie drinka na barze wypić no. i wiem, że ludzie czasem, niektórzy podchodzą i coś mówią, że fajnie w ogóle, a niektórzy tylko tak zerkają na zasadzie, że o, to ona, to ona tam była na tej scenie, Nie więc jest taka trochę bariera między wami. No, Nawet dokładnie. Jak, jak dokładnie. ty jej nie chcesz, jako ta osoba schodząca z tej sceny, ale dokładnie. po prostu jest. Dokładnie. Jakby rozumiem. jeżeli ja wchodzę do Klubu jako ja, żeby się pobawić? To wchodzę jako ja, a nie jako, żeby ta tak, tak? tam. Tak tak. tak, tak. Ostatnio ktoś mi właśnie. O jakiś koleś na, na Tinderze właśnie do mnie napisał i powiedział, że yy, właśnie czy ty, się, czy ty się nie wstydzisz, czy ty się nie boisz, yy, że cię rozpoznają, nie? W klubie dla Swingersów. Ja mówię, ale a dlaczego a dlaczego ja mam się wstydzić? Co jest w tym liwego, że, po, że tak powiem, że żeby że, że poszłam do klubu dla swingersów, tak? Zakładam, że jeżeli. Ej, w ogóle, że, 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 te osoby, które tam są, nie wstydzą się tego, że tam są. Jeżeli to jest, coś To, to super, no. Wiesz, mogą. To, to, jakby, to nie one są problemem. Problemem są ci, co na nich reagują. No. Nic A tak, jakby... jakby nie robisz nic złego, nie, nie krzywdzisz kogoś. Super, bardzo fajnie, że masz takie podejście, bo myślę, też, że im więcej ludzi też będzie o tym mówić, to tym mniejszą siłą będzie to zawstydzanie potem. Bo, bo jakby, jak możesz zawsydać coś, co już o tyle ludzi mówiła, że to robi, jest z tym okej, okay, nie? No, jakby dlatego sposób. właśnie ja ten. Ja zrobiłam sobie materiał Ekstra. o tym Swingers Clubie, ja zaczęłam o tym mówić bardzo otwarcie, yy, bo uważałam cały czas, że po prostu nie. Znaczy, nikt, nikt mi nie zrobi krzywdy tym, że powie to publicznie, tak? E, widziałem Olkę jak nie wiem. Yy, bzykała się z obcym facetem jakimś tam w Swingers Clubie, tak? No i co z tego, jakby? To jest, to, to mi nie, nie skrzywdzi. Natomiast, yy, że nie dać ludziom tej satysfakcji, tak? Że, bo, bo, taka osoba, która to u, 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 ujawni, na pewno będzie miała jakiś w tym swój cel. Będzie chciała jakoś, wiesz, yy, yy, znaczy będzie myślała, że przynajmniej coś zrobiła, tak? coś powiedziała? No, jasne, jest... super, super. Właśnie teraz bym może przeszła do tematu dzisiejszego odcinka, ale też to jest związane właśnie z tym czasem zawstydzaniem z jakiegoś powodu. A ten temat to będzie fetysze i fetyszyzacja. Pewnie o tym wiecie, no bo jednak zawsze jest podpisany każdy odcinek na tym Spotify'u, etc. Ja się nad tym zastanawiałam w ogóle, nad tym, co to jest ten fetysz, a co nie jest, tak dalej, i doszłam do wniosku, że są jakby takie dwie, jakby dwie definicje. Ok, jedna definicja to jest tak, jak na przykład na Wikipedii znajdziecie to teraz przeczytam, to jest krótkie spoczko. E, fetyszyzm to jest rodzaj, rodzaj parafilii seksualnej. Parafila seksualna brzmi to mega dziwnie, ale to jest po prostu jakieś zaburzenie preferencji seksualnych, ok? Czyli to jest rodzaj parafilii seksualnej, polegającej na uzyskaniu satysfakcji seksualnej głównie lub wyłącznie w wyniku kontaktu z obiektem pobudzającym fetyszem, okej? Okay? I to ma jakąś tam klasyfikację zaburzeń preferencji seksualnych, whatever, whatever. Więc to jest takie, powiedzmy, jakieś słownikowe rozumienie fetyszu, czyli coś, co jakby możesz wyłącznie z tą rzeczą, z tym obiektem, z tym obrazem w jakiś sposób mieć satysfakcję seksualną, albo głównie. Ale potem, jak zaczęłam się na tym zastanawiać, to myślę, że często w taki, nie wiem, czy w nawet nie w popkulturze, ale w takim codziennym życiu, ludzie bardziej myślą fetysz. Fetysz to jest to, co mnie bardzo pociąga. Mhm. Że to jakby nie musi być tak, jakby, że na przykład ktoś nie jest w stanie dojść, jak nie wiem, nie widzi stóp, czy tam całuje stóp, czy nie ma jakiegoś obsowania ze stopami, na takiej mhm. jakby bardziej, na tej skali, powiedzmy, bardziej intensywnie, ale często ludzie się odwołują do fetyszu mówiąc, że nie wiem, ja mam fetysz yy, pończoch, tak. Bo po prostu na zasadzie podniecają mnie pańczochy. Tak. Więc tak, jakby tak. są takie dwa poziomy, a myślę, że ten, ta, ten dzisiejszy, że bardziej chyba nam się, w, jakby, nachyli do tej drugiej definicji, bardziej co nas pociąga. Tak. Jakby y, mi się wydaje, że y, w fetyszu też jest takie coś, że. Y, że jeżeli coś jest fetyszem, to często, często się w ogóle nie zwraca uwagi na tego jakość, na to, co jakby jest z tym związane, jakby nieważne, nieważne jak to wygląda, nieważne y, czy, jakie to ma, nie wiem, cechy i tak dalej, po prostu jeżeli, chodzi o to, żeby tylko to było. I, mm -hmm. i, i nic więcej. Y, Musimy, y, jakby w to, no. to w szerszym rozumieniu y, jakby ja to mogę wyjaśnić po prostu na swoim, na swoim przykładzie, jeżeli przyjdziemy do e, Poczekaj, to chyba jeszcze ten Dobra? właśnie za zwierzeń dojdziemy. Jeszcze tego chciałam dać kilka przykładów też z Wikipedii, może sobie wygooglować. Dobra. rodzajów wetyszyzmu. Oczywiście są na to wszystkie jakieś specjalistyczne terminy. Na przykład, agorafilia, to jest bodźcem seksualnym są miejsca publiczne. To sporo ludzi tak mi się wydaje, że to, że to lubi. Eee, o matko, to są takie nazwy, że muszę, czekaj, muszę bliżej do komputera dojść bo po prostu. Na przykład o, ozolagnia, fetysz związany z odczuwaniem satysfakcji seksualnej tylko w przypadku kontaktu z zapachem partnera. Urofilia, przedmiotem pożądania seksualnego jest mocz. Podofilia, fetysz związany ze stopami, to też cięże. To mi się podoba. Gravid, e, graviditofilia, <grywia> fetyszem jest brzuch ciężarnej kobiety. Albo jeszcze na przykład e, ostatnie, takie hardkorowe koprofilia bodźcem seksualnym jest kał i czynności związane z nim. Więc to są, takie, e, to są takie jakieś przykładowe, wszystkie mają swoje nazwy, to jest w ogóle piękne zresztą, mm -hmm. To są te fetysze takie chyba w, w, No właśnie, bo teraz tak myślę z drugiej strony. Ee, że może ten fetysz to po prostu tak jak cała seksualność, to jest jakiś spektrum, nie? Że tak. to jest może to jakiś bodziec, i ten bodziec może być na tej skali, na przykład na przy 90 albo 100, i naprawdę masz problemy w ogóle z jakąś satysfakcją seksualną, żeby bez tego bodźca, a może być gdzieś tam w połowie, że to jest po prostu coś, co cię mega jara, nie? Tak, oczywiście, to naprawdę. A jak ty to masz w takim razie? <laughs> um, Jakie fetysze masz? Jak ja fetysze. Z keku, z listą. <laughs> No właśnie, problem polega na tym, że jak ja zaczęłam mówić o tym, że ja nie chcę sama być fetyszem, to ludzie mi zaczęli zarzucać, że, no ale przecież ty masz, bo mówisz o czym preferujesz, tak? No więc musiałam to bardzo ładnie wyjaśnić. To najpierw o tych swoich fetyszach. Co ty myślisz, że je masz, a potem może przejdziemy do tej drugiej strony, do fetyszyzacji. To znaczy, jakby ja się spotykam z tym, że ja jestem fetyszem, ponieważ mhm. dostaję bardzo dużo wiadomości na Tinderze. Jakieś nie mogę powiedzieć, że jest jedna trzecia tego, co dostaję na Tinderze, Bumbleu, wszystkich innych możliwych. To są wiadomości od mężczyzn, którzy tak naprawdę na... mam wrażenie, że. Na... W ogóle nie są zainteresowani tym, co ja mam w głowie i czy się ze mną można porozmawiać, czy nie. Mam to wrażenie. Jako że to... jest na tak, mam <laughs> wrażenie, że nie są w ogóle zainteresowani jakby tym. Może nawet nie są zainteresowani moją twarzą, może nawet nie są zainteresowani moimi umiejętnościami, że tak powiem, łóżkowymi, ale po prostu chcą właśnie przespać się z osobą niskorosłą. Z kobietą niskorosłą. Po prostu mają jakby... To, to jest ich fetysz, to jest na ich liście baketa, że tak powiem, do odhaczenia i dla nich tak naprawdę sam fakt, że prześpią się z kobietą niskorosłą, nieważne kim ona będzie, to już jest jakby szczyt po prostu yy, usatysfakcji seksualnej, jaka tylko istnieje. I yy, tak naprawdę jeszcze w naszej skali polskiej na szczęście to nie jest aż tak, mam wrażenie... Duże. Też między innymi dlatego sądzę, że mimo wszystko w Stanach jest, wiek, jest więcej osób niskorosłych w mediach. I to mam na myśli, wiesz, znaczy generalnie tak, programy typu, kanały typu TLC, czyli te takie, co robią dziwne reality show na wszystkie możliwe tematy, mają mnóstwo programów do, o, o pokazujących życie osób niskorosłych. Jest Wielki Świat Małych Ludzi, czyli taka rodzinka wielo, że tak powiem, osobowa, gdzie, gdzie kilka osób jest nie Jest mała para, gdzie jest po prostu, no, małżeństwo. Ona jest chirurgiem, on jest też jakimś tam, mam fajny zawód. Jest, tak jak są te prawdziwe żony Beverly Hills, prawdziwe żony Atlanty, takie też u nas to przez moment, żeby też było widoczne. To jest, to jest małe kobietki z Los Angeles, małe kobietki z Atlanty, małe kobietki, po prostu wiesz. Grupa pięciu lasek, które się do, dokładnie tak samo zachowują jak zwykłe kobiety, w sensie, że nie wiem, no są dramaty, faceci i tak dalej, plus jeszcze pryzmat tego, że one są niskorosłe, więc jakby y, w Stanach ludzie widzą osoby niskorosłe w przestrzeni medialnej. Aha. i, i z tego powodu... chcę zdawać sprawę, że to jest, fe... że tak, może ich to pociągać. Tak, tak? I, to, i buduje się wokół tego fetysz, dlatego na przykład stworzone są konta i grupy na Facebooku, na Instagramie, gdzie po prostu są wrzucane masowo zdjęcia różnych kobiet. Moje też się tam kiedyś pojawiły, natomiast szybko zainterweniowałam, żeby stamtąd spadły. sakra. Ale na zasadzie wiesz, po prostu, no, y, 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 są, są grupy, gdzie po prostu jest jakaś, wiesz, adoracja niby, to jest taka właśnie adoracja, fascynacja, slash po prostu, no, coś strasznie creepy. I y, 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 to z, y, praktycznie właśnie, y, na, na, najdziwniejsze naj, naj, naj jest w tym to, że y, tak naprawdę na dzień dobry bycie osobą niskorosłą w uczach tych ludzi to jest związane z seksualizacją, tak? jakby oni mhm. widzą w nas jedynie właśnie prze przedmiot, podmiot yy, kogoś, że tak powiem kogo chcą wziąć, mieć w łóżku, ale nic poza tym. No a propos tych stanów, to pamiętam, że tam kiedyś w jakieś zawiadomości, kiedyś dwa tygodnie temu wymieniałyśmy i mówiłaś, że miałaś taką sytuację, że jakiś komik amerykański, tak, strzerował tak, wrzucił post moje zdjęcie, swoje tak? zdjęcie i potem miałaś w ogóle falę wiadomości, raczej bardziej niestosownych. Ci, 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 co, że tak powiem, właśnie w Stanach, że tak powiem, to, to oni wtedy mnie odkryli i to był taki moment na zasadzie: Wow. Yy, właśnie sobie zdałam sprawę, że mimo wszystko te 30% z polskiego, który mnie, także tak powiem, yy, podbija do mnie, to jest nic. W porównaniu do tego oni, oni byli, wiesz, to były zdjęcia są na dzień dobry, to było jakby wiesz. Jezu, opisywanie, opisy, Pierwsza wiadomość to były opisy co by ze mną zrobili, w jakiej konfiguracji gdzie i kiedy, nie? Ja pierdzielę. No to, 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 to już leciało, że tak powiem, na grubo i, i ja w tym momencie byłam na zasadzie dobra, to ja to na chwilę wyłączę może bo to był ten moment, kiedy faktycznie, wiesz, to jest, to jest takie coś, że mm, czytasz wiadomość i czujesz się, że taką jest brukana. No. Wiesz, no ile, kurde, obcych fiutów można zobaczyć, nie no, jakby jednego dnia z No Dokładnie. Z pomijając Pominam, że w ogóle ja osobiście, szczerze mówiąc, nie rozumiem fenomenu wysyłania zdjęcia Penisa. Jakby. No to ja też nie. Fajnie! Ekstra, że go masz, super, że jest duży, ale no... To nie jest tak, że ja go chcę zobaczyć na poproszenie pod każdym klimatontem. Ale klubem. to nie wysłałem dlatego, że to by ci się podobało, tylko żeby oni pokazali. To w ogóle ty tam jesteś najmniej ważna w tym wszystkim. Jakby czajesz. Gdzie, gdzie jest logika w tym, że, że ja to chcę zobaczyć? Jakby, że to Myślę, że prawie... to tych ludzi nie interesuje za bardzo. Jakbyż to, jakby, jest, że po prostu chcą, żeby ktoś to zobaczył, jakiś taki rodzaj, wiesz, online ekshibicjonizmu, że to nie jest tak, że się starają na by zrobić wrażenie, albo tak mi się wydaje, przynajmniej, że to jakby nie ma znaczenia, tylko znaczenie ma ten kolo, który to wysyła, czy, czy wiesz, jego fiut ma największe z tym wszystkim znaczenie, a że, a że, czy ci się podoba, czy nie, a nie, nie daję no, że takie jeżeli no... facie ci wyśle takie zdjęcie fiuta, a to odpiszę na zasadzie, że ci się nie podoba, czy coś, że widziałam większe. To zaraz w tym momencie jest na zasadzie, o ty, głupia, gruba kurwo w ogóle spierdala, nie? A tak, chwila, moment. To ty mi wysyłasz zdjęcie swojego kutasa za przeproszeniem, tak? Nie, to w ogóle chyba mi się należy najlepiej ignorować i nie, nie ma co gadać. No a właśnie, jak ty reagujesz na przykład na tym Tinderze, jak wyczuwasz coś takiego? Jak, jak się czujesz w ogóle z tym, że ktoś się tak feteszyzuje? Mm, znaczy, przyzwyczaiłam się do tego i szczerze mówiąc, już to traktuję na zasadzie yy, nuda. Jeżeli jest to coś zabawnego, czyli w sensie, żeby. Czy tak, jeżeli mam humor, to pociągnę rozmowę po to, żeby mieć potem z tego materiał. <laughs> Uwaga na Tinderze, wszyscy. Tak. Oj, no nie, ostatnio jak jakiś czas temu ten? jeden pan był taki, właśnie co był na zasadzie: tu przyjadę do ciebie, tu i teraz zaraz cię po prostu zerżnę i Jezus Marius, a ja nie zrobię. I jakby cała rozmowa była taka, że tak, naprawdę, tak, już jedziesz, tak. No i, i, i tak, e, tak, że tak powiem, on... No zapowiadam po prostu złote góry, co to on mi nie zrobi. E, e, I jak już był gotowy do tego, żeby przyjechać w, tej, w tym momencie, to podałam mu adres na żoliwoży na Miskiewicza. Tak A gdzie co mi... rozumiem, że to nie jest twój adres. No, nie, to znaczy w nie. sensie, że na adres naszego wodza narodu. A, dobra, okej. Okay. A skapnął się, czy nie? Nie. Okej, okay. a, a myślisz, że po, potem pojechał, czy nie pojechał znaczy, nie wiem, się czy się ten, skończyło. natomiast wiem, że mecz na Tinderze był jakby do następnego dnia, w sensie, że nie, 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 wiesz, no było tak, że parę razy dawałam ziomeczkom jakieś fejkowe adresy, ale by nie tyle inteligentnie, żeby wrócić do w Google, ani sprawdzić, że tam jest, nie wiem, jakiś klub dla gejów, czy coś takiego, yy, ale w tym razem wpadł na ten pomysł i koleś mi, koleś nie odzywał do następnego dnia i dopiero po południu usunął, więc... Jest taki odcinek seksu w wielkim mieście, gdzie Miranda chodzi tam gdzieś koło budowy. Tak, e, a ty i, i tak z, zawsze z. facet za niego. Hej, hej, chcesz spróbować mojego fiuta, coś tam, coś tam. I ona tak przychodzi ignor, jak to zwykle my robimy, kobiety, a następnego dnia miała takiego wkurwają znowu. Hej, hej, maleńka, chodź spróbuj, co tu mam dla ciebie dobrego. Ona podeszła do niego nie? i mówi. Dobra, to idziemy do, do, idziemy do mnie, chodź, będziemy się ruchać. A Koleś. Spokojnie, spokojnie, ja mam żonę. Ja, tak, pamiętam ten odcinek. To było właśnie takie empowering, totalnie. Ja przyznam się że ja jestem ogromną fanką seksu w wielkim mieście, więc właśnie e, e, ten serial mi bardzo, że tak powiem, poukładał w głowie też, na, na, jeżeli chodzi o moje preferencje, ale tak, właśnie ten taki motyw, żeby właśnie odpowiedzieć na to na zasadzie. No dajesz, no co, co ty mi kurde po prostu, że tak powiem było to mi żubra, tak? Jak to było w Ladies Dokładnie. kiedyś. No, no no da, dobra, no, a czy w jakiejś konfiguracji, to, jakże ty jesteś fetyszem, jest dla ciebie przyjemne? Nie. Może być taka sytuacja? Nie. Nie, nie. Bo, e, no, nie bo, bo to jest. To tak się, się, wyczuwa, bo się wyczuwa się takie niezdrowe zainteresowanie. Wyczuwa się, wiesz co, jakby. Um, inaczej, dwa razy mi się zdarzyło w życiu, że spotkałam się z ziemczkami, którzy tak powiem sprawnie to ukryli do momentu, kiedy się z nimi nie spotkałam. Yy, w obu przypadkach to byli włosi. I w obu przypadkach spotkanie się skończyło w ciągu tak naprawdę pięciu minut, bo oni po prostu byli tak podekscytowani tym samym faktem, że ja tam jestem, że już od samej, że tak powiem, w jednym przypadku to była, że tak powiem, samodzielna zabawa jego ze sobą. Drugi, w sensie, że jakby tak wiesz, gdzieś tam obok mnie i w ogóle, a drugi, że tak powiem, z, z, z moją pomocą, finisz był w ciągu naprawdę paru minut. I to jakby okay. finisz nie nastąpił nigdzie, gdzie powinien był nastąpić. W sensie, że na kanapę, na ręcznik gdzieś tam. No Jezu, dobra. Więc, dobra. więc, dobra. więc jakby to był ten moment, kiedy ja to wyłapałam. Yy, trochę późno, mówię, no, no ale Włosi mają gadane, więc oni dobrze wiedzieli, co robią. Wiesz to ja, ja nie mam takich właśnie... Przykro mi w ogóle, że takie coś słyszę, bo to jest generalnie chujowe, nie? Myślę, że to musisz się tak... I słabo się czuć i nawet, wiesz, jak Szczek przyzwyczaja, to to jest takie przyzwyczajenie zmusu, nie? Że musiałaś się jakoś gruboskórna robić. No. Ja takiej sytuacji mam mniej, ale mi, mi, zdarzyło mi się kilka, jako, w jako performerka burleski. Zdarzyła mi się taka sytuacja, ja raz w życiu się, to było tak, na, na, na show była moja znajoma i wzięła swojego kolegę. I już przed show go tam widziałam, myślę, o Boże, jaki przystany koleś, jak Tom Cruise wygląda, nie? I myślę, rady mi wpadł mega w oko, no i później poszedł do niej. Przyszłam, pogadaliśmy, i szliśmy gdzieś dalej, na drinki. No i tak się skończyło, że, że kolej skończył u mnie i został na noc. I następnego ranka było właśnie hasło takie w stylu, że, o wow, super, zawsze się chciałam po prostu z, nie wiem, z performerką burleski wyspać. Albo, albo, ale super się z performerką burleski wyspać. I po prostu ja chyba nic nie powiedziałam, coś zaśmiałam, ale poczułam się naprawdę chujowo. Bo się nie poczułam jako kobieta, z którą się chce spać, tylko dlatego, że ja tam byłam na scenie wieczór wcześniej mhm. i, i nie wiem, i może wzbudzałam zainteresowanie jeszcze i, i już innych mężczyzn w publiczności. To, to, to był ten powód i też właśnie, właśnie taka fetyszyzacja tego, że nie śpi ze mną jako tam z Katarzyną, tylko ze mną jako Zoria Blue, nie? No, no. Było to słabe, no. Było to słabe. No. Na szczęście taką jedną sytuację mam, więc ciężko mi się, wiesz, w, w, w swoją skórę wejść. Nie, znaczy to jakby, wiesz, ale to mówię, to da radę wyłapać w rozmowach, to da radę wyłapać bardzo szybko, bo właśnie takie, wiesz, jak najszybsze przejść do konkretu, w ogóle zainteresowania na zasadzie, hej, co, jest, co robisz, kim jesteś. Powiem tak, są faceci, których poznaję, których, tak powiem, patrzę i po prostu myślę sobie, o Boże, zrobiłabym cię tu i teraz, tak? Nieważne za przeproszenie, możesz nawet do mnie mówić po chińsku, pierdolę to, jakby chcę. Ale to, to wynika z jakiegoś pociągu pod tytułem, wiesz, yy, widzę cię i, 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 i jesteś po prostu, nie wiem, no wyglądasz jak Jason Momoa, tak? I to w tym momencie jakby, whatever, tak? Dla samej historii, tak? Dla samego tego. Za ale... Juliet? <laughs> No właśnie. To jest jej ulubiony, po prostu. aktor. tak, tak, tak. To, co właśnie tak. Shout out, Juliet. Shout out, Juliet. Zdecydowanie, bo zdecydowanie A ty masz jakieś świetysze swoje? Właśnie, trudno mi się rozpinać. Tak, tak wyjątkowo. Właśnie, kiedy ja zaczęłam mówić o tym, że ja tego nie chcę, to zaczęto mi zarzucać, bo ja jestem absolutnie osobą, kobietą, która gustuje w mężczyznach czarnoskórych. I to. Ale poczekaj, jeszcze zaczęłeś to zdanie, że czegoś nie chcesz, że coś nie tam chcę... mówić, że czegoś nie, ch nie chcesz czego. Nie, bo y, chodzi mi o to, że y, właśnie ludzie mi zarzucali, że i z jednej strony, że ja tutaj nie chcę być fetyszem. A, a, a czy właśnie ja nie fetyszyzuję czarnoskórych mężczyzn? Mm -hmm. To jest dobre pytanie. Tak, no, i to jak... jest bardzo dobre, dobre ciekawe pytanie. Y, więc ja bardzo łatwo je mogę, y, że tak powiem, ob obalić bardzo prostym jednym zdaniem. Ja nie chcę przelecieć każdego czarnego faceta, którego widzę. To są mężczyźni, którzy mi się podobają. Jak widzę ukradkiem, kątem oka, nawet dostrzegę ciemną skórę, to się automatycznie odwrócę, ale po to, żeby zarejestrować czy twarz, czy ciało, czy sposób mówienia, czy cokolwiek jest, co, czymś, co czym mnie zainteresowało, tak? To nie jest tak, że za przeproszeniem wystarczy mi kurde, jesteś czarny, idziemy do łóżka. No nie, no jakby nie. To nie w ten sposób działa i ja nie chcę bardzo w ten sposób yy, wręcz jakby nie yy, jest jakby to, to sam fakt, że nie wiem, dla mnie ciemniejsza skóra jest atrakcyjna yy, nie, jest, nie wyłącza nawet tego, że yy, nie jest jednym aspektem, dla których akurat oni. Yy, przykładowo, mimo wszystko, właśnie w, o, yy, wiąże się też też z tym, że yy, bardzo często w zasadzie w większości przypadków to czerwonskornie że mężczyźni są mną zainteresowani. Ja wchodzę w ich standardy urodowe. Mm -hmm, ponieważ mm -hmm. mam cyc, mam dupę, tak? Mm -hmm, ale jestem mm -hmm. malutka, więc to jest takie połączenie, że tak powiem, kilku rzeczy, które oni preferują. więc ja się czuję w ich oczach atrakcyjna, ja się nie czuję w ich oczach mm -hmm. na zasadzie Kripi, bo że w ogóle jak chcę już ją tutaj, bo widziałem, no oglądałem Aha. się na upornie, przecież ja mam swoją kategorię na upornie, nie? Bo się chciałam zapytać, no. Nie, przecież na, tak? na, 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 jest osobna kategoria zupełnie, o, oni też mają swoją kategorię na jakby, więc to jest... A czy, a niskorośli mężczyźni też są ten, też są tak fetyszyzowani? Nie wiem, chyba możliwe tak, bo bardzo często jakby, wiesz, tam w się pojawia kwestia, ta, czy, czy nie wiem, czy mają trzy nogi, nie? czy coś takiego. Oh ale, ale nie wiem. Natomiast w, jakby w, jeżeli chodzi o właśnie kategorię najuporniej, to tam są zarówno filmiki z mężczyznami, jak i z kobietami, więc mhm. obstawiam, że to działa w dwie strony. E, obstawiam nawet, że często mężczyźni, że tak powiem, e, pełnowymiarowi e, lubią oglądać filmiki z mężczyznami małowymiarowymi, po to na zasadzie, żeby zobaczyć ten, wiesz, dysonans. Czy cokolwiek. Natomiast ja, mówię, ja wychodzę z założenia, że no, ja, ja też jakby wchodzę na kategorię, jak, jak się bawię, to najczęściej pierwsze kategorie, które odpalam, to właśnie duży czarny kolej z małą białą laską. <grym> po prostu tak <grym> mówię. Ale to jest moja preferencja i mówię, i to jest, i, i jest to fetysz, może na, na, na takiej zasadzie, że jest to fetysz, ponieważ jest mi to coś, co mi pomaga, że tak powiem, wz wzmaga moje zainteresowanie, wzmaga mój pociąg do danej osoby, ale ja tych osób nie fetyszyzuję, tak? W sensie, że no, mhm. nie, yy, nie przesunę w prawo nawet na Tinderze na czarnym koleżu, tylko dlatego, że jest czarnym koleśem, tak? Mhm. Jakby, no to znaczy, ty... myślę, że to jest znowu to co, to, co jakby wracamy do tego początku, jak zaczęłam tam czytać tą de definicję, że, że jakby może być taki fetysz, powiedzmy, hardkorowy, że tylko ci to w głowie albo po prostu fetysz na zasadzie coś co cię w jakiś sposób jara i pociąga bo w większości pewnie mamy każdy jakieś swoje jakby preferencje no nie nie wiem, ja akurat na przykład nie mam także kolesie czarno-włosi, czy tam blond, czy coś, ale pewnie mam jakiś, roz, ja wiem, postury, rodzaj, który mnie bardziej kręci niż inny, nie? No, oczywiście nie wiesz. Wiem, a kogoś z kolei kogoś inny, na przykład. Nie wiem, ja nie lubię takich mega napakowanych kolesi. Nie, mega nie, mega nie, to też w ogóle. Mega z siłki, tłumacz, too much, tłumacz. Nie. nie, ale jak taki żelasty rowerzysta albo wspinacz, no to wiesz. Uf. Jeszcze wysoki, no to. To może być. Ale też to nie, nie musi, nie? Że jakby... Okay. I'm open. Zacznijcie. To nie jest też jedyny, jedyny facet. I, że jakby, jakby jakieś, mamy każdy swoje preferencje. Myślę, że to by było nudne, gdybyśmy nie mieli, nie? No. I każdy jest inny i tak dalej. A jeszcze jakieś inne fetysze niż ten, niż yy, czarnoskórzy mężczyźni? To znaczy, wiesz, co tak. Ym... Jakieś elementy ciała, nie wiem, ubrania, Plec. smaki, Plec zapachy. Kobiety w ciąży, jak czytałam wcześniej. <grym> Mężczyźni <grym> w ciąży. Dałoby radę w sumie. <grym> Na pewno, właśnie, to jest ciekawe, jak się zmieniłem gusta, że jak byłam, że tak powiem, nastolatką i w ogóle to mnie ciągnęło do takich, że tak powiem, sierotek chudych w okularach. Yy, A, nawet, intelektualistów. Intelektualistów, tak. A teraz? Najlepiej, żeby niczego czytał jeszcze i miał ten, miał takie opadające te włosy na oczy i taki duży sweter. Tak, a teraz zdecydowanie broda, brodate miśki. Teraz a, brodate okay. miśki. Miśki brodate, jakby jak widzę mi brodatego miśka od razu w prawo jakby. A łysi czy Nie. Czasami łysi, czasami nie, jakby nie mam do tego preferencji, ale, ale wiem, że zauważam, że jest takie czasami powiązanie. Ja coś tam właśnie do tego mam, jakby, że tak jak sobie przemyślę różne tam kochankowie, czy tam jakieś faceci, z którymi byłam, to sporo jest takich brodatych, a, a, a łysych trochę, no, no, coś tam tym jest, coś jest. Faktycznie nie? mam wrażenie, że w ostatnim czasie szczególnie, że tak powiem, z tymi było najwięcej do czynienia. Yy, ale wiesz, co jest, co, co jest największą ironią losu zawsze i, 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 i mnie to najbardziej bawi nie tylko w sobie mija też moje otoczenie, że, no powiem, mężczyzna, z którym się obecnie, nazwijmy to, spotykam, jeszcze nie, nic, jeszcze oficjalnego i poważnego, ale jakby jestem zainteresowana długoterminowo, powiedzmy, chodzicie że. chodzicie na spacery na przykład, takie Dokładnie rzeczy. Dokładnie, tak, <laughs> takie, takie normalne randki i w ogóle takie rzeczy, to, że tenże mężczyzna, że tak powiem, jest, Eee, białym jak śnieg, blond włosem bez zarostu mm. <noise> po takim tak jakim chłopaczkiem, no dosyć wysokim ale nie jakimś strasznie wysokim, nie jakimś mega rozbudowanym, takim w sam raz po prostu takim typowym słowiańskim chłopcem jest, więc jakby kompletnie nie, nie wchodzi w to co ja do tej pory że tak powiem, preferowałam, co nie zmienia faktu, że jest dla mnie też bardzo pociągający nie jakby ten, tylko to jakby też się narodziło w jakiś sposób z rozmowy, z tembru głosu, z zainteresowań z jakich tam innych sytuacji, ale ale gdzieś kompletnie właśnie jak się śmieje jak tam gdzieś rozmawiam z koleżankami i coś tam no wiadomo, że mu obrabiamy dupę no sorry, jakby no nie będę ukrywać, że nie, że gdzieś tam jakaś jest dyskusja, to właśnie się. Ja też taki śmiech pod tytułem, że ja tutaj wychodzę i po prostu no tu, najchętniej to za przeproszeniem Piratów z Karaibów w ogóle całych ogarnęła i tak dalej, a ostatecznie ląduję z taką wanilią, to tam. Nie? To jakby nie jest niczym złym. Zdaję sobie sprawę, że to jakby po prostu, no, no tak, tak to wygląda, że co, co, jedno co jest to, to jest to co, że tak powiem, my myślimy, że chcemy a co innego czasami nam przynosi życie, co się okazuje, czego bardzo, bardzo potrzebowaliśmy. To piękne, no, mądre, a do tego, wiesz, są różne fazy w życiu, nie? Tak jak ty mówiłaś, że byłaś w związku tam monogamicznym długo, a potem miałaś, wiesz, taki rebound trochę, że, wiesz, rozstałaś się i nagle, wiesz, co, co tutaj mamy w menu. No dokładnie. jakby próbowałaś, próbowałaś różnych opcji i czasem, nie musi tak być, no, są ludzie, którzy są z jedną osobą całe życie albo mieli trzech kochanków całe życie i też są happy, to jakby każdy tam ma swoje, ale też jak ktoś ma jakiś Zainteresowanie w sobie, to myślę, że fajnie spróbować po prostu różnych opcji i tego znaleźć, co, co po prostu co człowieka bawi, nie. No jakby tak z tym menu. No. Ciężko mówić, że się nie lubi suszy, jak się nigdy no, tego no, suszy. Nie Dokładnie. Jadę. Ale za, znowu, żeby też nie wiem, może też pójście w ekstrem i po prostu. Nie wiem z panie tylko wszystkimi, bo z, nie wiem z, z kolesiem z rudymi włosami krótkimi i bez brody jeszcze nie spałam, no to idziemy to też bez przesady, nie? Nie, znaczy, ale, ale z drugiej strony wiesz, co na przykład, no są takie sytuacje właśnie ostat... ostatnio na przykład, znaczy no czy no jakiś czas temu yy, na przykład sparowało mnie z czarnoskórym koszykarzem. O wow, to, to piękne. No i właśnie dla mnie po prostu to było takie kombo, no w zasadzie nie daj, że to to jeszcze koszykarz. I absolutnie jakby yy, 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 był taki punkt mojego myśli, znaczy wśród wielu myśli pod tytułem Dlaczego ja go chcę te, tu i teraz, to był na zasadzie taki, no kurde, z koszykarzem to ja muszę chociaż raz żeby zobaczyć, jak to było. Czyli, powiedzmy, że go. go tak. Fetyszyzowałam go wtedy, ale znaczy inaczej. Był, był też przystojny, był zabawny, fajnie się gadało, więc jakby ten, ten, ten fakt, że był koszykarzem, to była tylko taka wisienka na torcie po prostu. Inaczej, nie, nie, nie zrobiłabym tego na pewno, gdyby się okazał jakimś, nie wiem, bucem palantem, nie byłoby z nim o czym gadać, czy jakby nie, nie, nie byłabym w stanie, nie wiem. Nie, nie, nie wyczułowałabym też na przykład z drugą stroną. On też byłby mną bardzo zainteresowany, jakby więc Ja się sama zastanawiałam dzisiaj na spacerze, czy ja mam jakieś fetysze. I tak stereo to. Kurczę, nie wiem, no, jakieś rzeczy mi się podobają, ale żebym je nazwała aż fetyszami, że mnie aż tak kręcą. Nie mogę, nie mogę, nie mogłam nic wymyślić jako mądrego. Ale mam ten, mam odpowiedzi, bo dałam pytanie na, na Instagrama. To jest może no. dobry moment na reklamę. <laughs> Słuchajcie, w social media najlepiej mnie na Instagramie znaleźć. Na Facebooka tam wrzucam posty zwykle. O nowych odcinkach, ale tam nie za dużo się dzieje. Ale jak chcecie, żeby się coś działo, to najlepiej na Insta, tam w stories często są jakieś pytania, ankiety i tak dalej. Można się dzielić różnymi doświadczeniami i bardzo mnie to, bardzo mnie to kręci. Tak. Powiem ba bardzo szczerze. lubię ten profil Ta sama i obserwuję Instagram. go, więc polecam. No widzicie, bądźcie jak Ola! <laughs> To lecimy odpowiedzi i zobaczymy, może z czymś się ten, może z czymś się będziemy identyfikować i wiesz, coś nowego wymyślimy. Dobra, pierwsza, odci pierwsza odpowiedź była stopy. No, to jest chyba częste, tak myślę. Najpierw, tak, e, I kukold. Nie wiem, czy coś tak czyta do końca. Wiem, co to jest, ale kukold. nie wiem, jak to się do końca czyta. Nie, ja to czyta kukold? Kukold, tak. to tak. E, to dla tutaj słuchaczy, ten, którzy na przykład wiedzą, co to jest, ale czytam to tak beznadziejnie, że nie zrozumieli, to generalnie chodzi o to, że. A zjara to taka kontrolowana zdrada. Że na przykład wiecie, że wasz partner czy partnerka się z kimś teraz, z kimś teraz śpi, albo wręcz przy was śpi. Jakby jest to jakoś tam zdrada w związku monogamicznym, ale jest kontrolowana, bo wiecie, co się dzieje. To mnie bardzo kręci na przykład, ale nie wiem, czy to aż taki fetysz. Dobra, inne pytanie. To jest jedna taka seria tu była. Ciężko powiedzieć, broda u faceta się zalicza. Broda u faceta się zalicza. W sensie to może było pytanie, czy broda ofacta się sprawdza. Tak, tak, nie tak, wiem. tak, tak. To nie chodziło o to pytanie. Tak, no. no, znaczy, no yy... Myślę, że tak. Ja tak jak mówiliśmy, bardzo mi się brody podobają. I ja się tak bardzo ucieszyłam, jak przyszła fala hipsterki lat temu, i wszyscy zaczęli te brody zapuszczać. Boże, tak, róbcie to. Ja dość lubię ten typ dr drwali, powiem szczerze. Bo... No, no. Takich. To jest takie, myślę, że takie. Flanela tak Że on się tak weźmie pod pachę i po prostu. Oh. Tak, dokładnie, mam to samo. Mam to samo. No to broda jest. Okej, okay, następne. Duży facet z brodą. E, no, inni nie mają szans. No, czy widziem koleżanka, czy. Nie wiem, czy to koleżanka, chyba tak ciężko zobaczyć z profilowego. Ale domyślam, że, ta, że tak, że widzę, że też typ drwala tutaj wchodzi. E, potem facefucking, wiązanie, pejcze e i flogery. Mm. To bym nie, nie nazwał tego fetyszem, bo to nie jest coś, co, że tak powiem. Yy... Znaczy, to jest po prostu coś, co, czym się lubisz bawić, tak? Ale czy to jest coś, co, że tak powiem, na sam widok tego, czy właśnie tak, czy, czy po prostu masz potrzebę, że to, to jest coś, co cię od razu zastymuluje? To jest po prostu zabawka, którą lubisz w tym. Albo, albo mm -hmm. pozycja, tak, którą lubisz w, w łóżku. No tak, no bo to, bo to musi być chyba jakiś obiekt pobudzający, tak, teraz tak, właśnie tak, rzuciłam tak, tak. okiem na tej definicji, czyli to musi być bardziej coś albo ktoś w jakiejś mhm. formie, takiej fizycznej nieaktywności. Mhm, chyba, czy, dokładnie. Nie, myślę. Hmm. No tutaj nikt nie jest seksuologiem tutaj, ale jakby, jak jesteście seksuologami i jakby uważacie, że jednak nie mamy racji, to proszę napisać, ja zawsze sprostuję. Więc nie. Mhm. Dobra. E, to mamy teraz podobny problem. Nic mnie, nic mnie tak nie kręci, jak widok masturbującej się kobiety. Tak, aż do przesady. Nie wiem, czy masturbujący do przesady, czy, czy kręci do przesady, ale. Ja wiem. Czy, czy to sprzedaż? fetysz? Znaczy, mnie to na przykład kręci, jak koleś, wiesz? Tak, no to, to, to też, to, to jakby. Tak, ale znowu, nie masz, nie, nie traktujesz tego bez, bezwarunkowo. Na zasadzie, że widzisz, że masz kobietę, nieważne, kim ona jest, co z nią jest, tak dalej, tak dalej. Mm -hmm. Musisz mieć mm -hmm. to. To jakąś tam, nie wiem. No, no właśnie, jeżeli już ją widzisz w łóżku, jeżeli już z nią jesteś, no to jakby. Zapadło wiele dużych i wiele innych decyzji wcześniej, które, że tak powiem, od razu na ciebie zadziałały, nie? Które sobie doprowadziły do tej sytuacji. No to jest właśnie myślę, że to, bo ja zapytałam, jaki jest twój fetysz, i myślę, że to jest to, że właśnie ten słowo fetysz jest różnie rozumiane. Tak że może to być też kombi relacja bardzo, taka silna. Słownikowo, tak, albo to, co ci mnie podnieca po prostu, co mnie podnieca, co mnie tam jara. nie? Mhm. Mhm. Damskie stopy. To jest chyba taki jeden z najpopularniejszych, tak, z najpopularniejszych. nie? To ta była pod podofilia, czy jak to tam tak. się nazywało w tym, dość popularny. To są takie niektóre performerki burleski z Ameryki, wiem, że tam ludzie im pytania wysyłają, na przykład wiesz, czy mogłaby im posłać zdjęcie swoich stóp. Ona wtedy mówi chodź na OnlyFans i zapłać mi. <grych> Medianocze tak robi na przykład. Ale no wiesz, przecież są jak te, nie? jeżeli wystawisz swoje buty na Oelixie czy czymś, to jest bardzo prawdopodobne, że dostaniesz prośbę, że od pana, że on kupi te buty, ale najpierw chce zdjęcie twoich stóp w tych butach. Aha. I to te, jest fetyszyzacja. Dobrze. dobrze. Nieważne czyje, nieważne jakie, ważne, że to ten A wczoraj na Tinderku widziałam właśnie pana, który chce kupić, no myślę, że pana, no tak się no. zdefiniował na Tinderze, yy, kupić używane skarpetki i buty noszone. No. I tam było to poważna propozycja. Nie wiem, czy chyba nie dałam w końcu, mogłam dać like, bym coś zarobiła teraz pandemia, to by się przydała jakaś gotóweczka. Ale pamiętaj, że są jeszcze te majtkomaty i takie tam ten. A, widziałam, to w ogóle chciałam o tym kiedyś odcinek zrobić, no. Zapach skóry, wszystko co skórzane, uczucie bólu. A co na to weganie? A bo ja na przykład też też nie wiem, jestem wegetranką. nie żartuję. Skóra? Nie, nie, chyba. Ale nie, nie. Jeżeli, chodzi jeżeli o skórę skóry, nie. To, znaczy, to można zażyć jako z zapach skóry. To tak, tak, tak. I, w, i skórzane rzeczy to też, Tak, myślę, tak, tak. Tak, tak, tak. Bo tak, to wtedy tak. nie ma znaczenia, nawet poczujesz skórę i, i ten. I, i, i jakby ma, i zaraz czujesz po, pobudzenie seksualne, nie? Bo tak, jak mówię, bo nie, się nie, właśnie to do To chyba nie jarała, ale. No. Jak wracając no. do tego masturbującego się faceta, właśnie, to wiesz, no, podnieca nas to, jara nas to, ale. To nie jest tak, że jak zobaczę każdego masturbującego się faceta, to mi się zrobi mokro, tak? czy znaczy, bo tak, no idąc z tym tokiem myślenia, no to nie wiem, seks penetracyjny, nie wiem, oral, to no. wszystko mogłoby być fetyszem, no. nie? Więc nie, nie, jakby... tu chodzi o No ale tutaj nie, nie chcemy krytykować nie. moich tutaj followersów. Piszcie, co chcecie, tak tylko myślimy nagłas. Tak. E, następne. Mężczyźni dużo starsi. Tu jest dużo udla dlatego tak przekraczam. Mm -hmm. Dady i szus typowe. <laughs> Okej, okay. miałam też taką, taką chwilę, nie wiem, to znaczy dużo starsi. Ja miałam tak, że jak miałam dwadzieścia kilka, to mi się tak koło czterdziestki kola się podobali. Okej. Okay. A teraz mi to przeskoczyło trochę i sporo mam młodszych, no, bo tam ten. Okay. ten z... Boże, jak to brzmi, sporo mam młodszych. Okay. Zaraz męski. No, hello, faceci, nie golcie się. Tak. Ale przycinajcie. Tak. Eee, to pisze kobieta. Cycki, niech się nimi zajmują, ile wlezie. To Co w się sensie jej cyckami, no. to też chyba nie do końca fetysz, no. ale może być, byle by mnie miętosić, jak ktoś ten. Ja nie lubię miętoszenia, ale to może zależy. zależy, zależy. To gadałam o tym w pierwszym odcinku. Cycki, zdarzaki, balony piersi. Mm. O tym, czy ludzie wiedzą, co z piersiami robić. Ale każdy ma tam swoje preferencje. Potem, aż nie wiem, od czego zacząć. O! Krótkie włosy u kobiet. Ok, proszę mi napisać, priwa, żartuję. Degradacja, może niekoniecznie jak priwa, feminizacja MMF, każdy. MMF to będzie co, że trójką? Mężczyźni, mężczyzna, to nasza kobieta. Dobrze. Jak inni patrzą. No to tak, to jest. Tak. To jest Pewnie to też związane z tymi e, miejscami publicznymi. Tak. A ty to lubisz, chyba, nie? Jak za gersy chodzisz? Nie! <grym> Wiesz, to, to nie, nie, nie lubię nie lubię e, lubię, lubię ja patrzeć, faktycznie Aha. E, to jest e, jak żywe porno nie? to, to znaczy wiesz co, to jest tak, że ja na początku jak tam w ogóle poszłam, to tak właśnie musiałam się nauczyć, musiałam się przyzwyczaić do tego takiego, że ktoś może się na mnie patrzeć i w tym samym momencie na przykład robić dobrze I, i wiesz, musiałam sobie pokładać w głowie jak ja się z tym czuję, tak w zasadzie e, i były momenty kiedy się z tym czułam dziwnie ale też były momenty kiedy jakby okej, okay, fajnie, ciekawie Natomiast, nie, wiesz co, powiem ci tak, swingers kluby w ogóle sam sobie, który mi się wydaje, że też powinien być osobnym w ogóle tematem jako tam cała swingersów. Będą, będą. No na tych tematów jest no, spokojna na tyle, ja już zawsze mówię, jest, że to będę nagrywać i nagrywać. Z takiego bardzo śmiesznego, dziwnego punktu widzenia, najbezpieczniejszy klub dla mnie jaki istnieje, ponieważ tam bez twojej zgody, jeżeli ktokolwiek coś zrobi, to naprawdę może od razu wylecieć. Zauważ, że jeżeli pójdziesz do zwykłego klubu i koleś się zapieza dupę, czy cokolwiek, to mało kto zwróci na to uwagę, mało kto cię posłucha. A już na pewno, jak pójdziesz do ochroniarza na skargę, że cię dotknął, to, to miał, będzie miał wyrąbane prawdopodobnie. Nie, to zrób coś z tym sama. W klubie dla Swingersów, jeżeli ktoś naruszy Twoją nietykalność cielesną bez Twojej zgody, jeżeli ktoś przekroczy granicę bez Twojej zgody, to prawdopodobnie od razu może wylecieć. Z tego mm -hmm, miejsca. Mm -hmm. Jest I tak. Jakby jest osoby tak. No, tam, które wchodzą, tak. są na tyle dojrzałe, jakby od razu jesteś w stanie wyłapać to tam pod z takim przekonaniem: yy, zapłaciłem, to zarucham. I takie osoby też bardzo szybko są łatwo eliminowane. Yy, I dlatego absolutnie w takich miejscach, powiem Ci, że zdarzało mi się, że byłam tam i się nic nie wydarzyło, w sensie, że tam jest w towarzyskich, yy, ale po prostu sama atmosfera tego miejsca, dojrzałość tych ludzi, wiesz, fajnie jest to, że tam ci ludzie, że tak powiem, są wszystkich kolorów, kształtów. Yy, I ludziom się może wydawać, że tam trzeba iść, jako, jak wyglądając jak się, jako modelka, a to wcale nie. Wręcz <grym> mm, przeciwnie, tam jest bardzo dużo mm, ludzi po nie prostu nie. dojrzałych emocjonalnie i dojrzałych i świadomych swojej seksualności. I to jest strasznie fajne. Będzie odcinek, obiecuję, będzie odcinek. Nie wiem kiedy jeszcze, ale kiedyś będzie, może w tym roku. Dobra, jeszcze kolejne było. Miejsca publiczne znowu się pojawiły, a potem mózg. Domyślam się, że chodzi o intelekt. Tak, że intelekt. Ale no może to kogoś? Takie... Widok mózgu. <grym> No właśnie, widok mózgu byłby fetyszem. No, to by było super, że... Tylko jak to... może ja Słuchaj, na Aliexpress ja myślę, że nawet jest mózg, który można, wiesz, ruchać. Oczywiście. Tam że jest tak. kurde wszystko. Oczywiście, że tak. Wiesz, ja pamiętam gdzieś tam oglądałam jakieś takie programy dokumentalne na temat fetyszy kiedyś yy, i tam, nie wiem, na przykład był fetysz yy, balonów. Że, że koleś po prostu odczuwał przyjemność seksualną, z tego, że po prostu wiesz, pocieranie balonów, nie? Miał dwa balony i pocierały sobie ten dźwięk sam już wiesz, do dotyk balonów i tak dalej. Więc jakby... Ale to jest tak piękne w ogóle, nie? Jak ludzie są po prostu różnorodni. Tak. I to jest cudowne w ogóle, jakie dziwne rzeczy. Dziwne, no to zwartościujące, jakie w ogóle różnorodne rzeczy ich, ich pociągają, nawet byś nie pomyślała. I to myślę, że to jest super coś takiego odkryć, nie? Tak, dlatego ja absolutnie Bo... w ogóle nie przejmuję nie czegoś takiego. Znaczy, nie przejmuję no. je fetyszy. Przyjmuje no, fytryszację osób. No to tak, to tak. Nie, i, I sprowadzanie takie takie no tak, No taką. bo balon, balonowi nie będzie przykro, że go traktuje dokładnie wiesz, No dokładnie. mówię Ja to jest przedmiot już, więc generalnie nie No wiesz, dokładnie. Whatever. Nie? Ale jakby nie ma uczuć, więc jakby wiadomo. No. Dobra, potem e, zapach kadzidła i ogólnie kościelne klimaty. Mm. Ja mam jeden numer, gdzie, gdzie ten taki fetyszowy numer burleskowy, gdzie jestem zakonnicą i mój plan na karierę burleskową był taki, że w Polsce go zrobię. Żubiłam go kilka razy w Polsce i w klimacie naszym polskim zostanę zamknięta po prostu do aresztu za to i dzięki temu będę najsławniejszą burleską na świecie, która cierpi za wystąpienia burleskowe. No dobra, e, tak, tak, dobra. E, ale to mnie akurat nie do końca. Ale jak przyjdzie ta osoba, akurat znamy się, która pisała, nie będę mówić, bo te wszystkie odpowiedzi są anonimowe, to e, obiecuję, że jak będę w Warszawie i będę robić ten numer, to specjalnie przyniosę jakieś kadzidło Do tego wszystkiego. Ja chodziłam do szkoły katolickiej 6 lat, więc mi się absolutnie, ja wręcz bardzo, bardzo nie chcę łączyć tych wątków. Ta osoba też, więc może dlatego. Okej, okay, następne są Pończochy. To jest chyba też dość częste. Tak. Super. Długie, długie zrobione paznokcie. Kolczyk w pępku. Mmm. Hmm, ciekawe. Pępek w ogóle. Maj. My god. E, mixing art and sex. Dobra, to my po polsku tłumaczyć. E, mieszanie sztuki i seksu. E, Staram się dopytać tej osoby, o co chodzi, ale nie do końca się chyba zrozumiałam, o co chodzi. Czy chodzi o seks w czasie, nie wiem, on jest malarzem, więc w czasie malowania, czy, czy malowanie seksu, nie do końca e, Wiesz, na przykład są takie motywy, że kładziesz takie specjalne prześcieradło płótno na łóżku, malujesz siebie i partnera, wiesz, farbami yy, i wiesz, i jak w momencie, kiedy uprawiacie seks, no to na szczęście rzeczy na tym się obraz maluje, nie? Zdecydowanie twórcze, naprawdę. kupiłabym taki obraz. Mm. Taki zruchania obraz, wiesz. No. A potem, wiesz, a potem tylko widzisz po prostu taką jedną plamę w jednym miejscu i na zasadzie no to się nic specjalnego nie działo. Potem jeszcze dodał, że duże piersi i masaże. Mhm. E, później było odpowiedź, że tyłek gdamski. To chyba też, mi się wydaje, dość taki mhm, typowy, nie? No. Że te tyłki, tyłki... Mhm. Akurat czytałam to, szerowałam to dzisiaj, a to znajdziecie na ciało pozytywie na profilu yy, i na jeszcze profilu, który zapomniałam o, o ciekawy o tych o brodawkach ciekawy tekst o tym, jak brodawki są fetyszyzowane, że tak naprawdę. No wiadomo, że nie wiem, damskie brodawki są w ogóle seksualne i trzeba je scenzurować na tak. Instagramie, a męskie są ok tak. A przy tym jak wyciągasz te same brodawki, które tak naprawdę natura stworzyła do karmienia dzieci i jakby no. wykonują tą funkcję karmienia, no to też jest B w miejscu publicznym. Się, że tak. I tego nie możesz robić, więc jakby funkcja fetyszyzacji tych brodawek, no. tych sutków, może lepsze, ładniejsza, no. jakieś tam. Ty fetyszyzacja tych y, sutków jest teraz, przejęła główną rolę nad tą biologiczną funkcją tych sutków. Tak, To oczywiście. jest taki absurd. No dobra. E, clinic and Latex. To latex chyba też. La, latex po, też. Lubisz latex? To, to latex to tak właśnie pod, pod te balony podchodzi nawet. Trochę, no. A lubisz latex? E, szczerze? Nie, ponieważ jakby jestem osobą korpulentną i w lateksie, że tak się nie znajduję specjalnie. A, nie czułaby się po prostu Nie, nie czułabym się komfortowo w lateksie. Ja też nigdy nie miałam na latach z jakiegoś mega. Wiem, że dużo osób to kręci z jakiejś BDSM-owej community i tak dalej, ale nie do końca, nie wiem. Trzeba jeszcze w ogóle albo proszkować, albo oleić, aby się to trzymało. No właśnie, tak masz to coś ci się przetrze, coś ci się źle naciągnie, coś z masz ograniczone ruchy, jakby nie, nie, nie. Nie, ale rozumiem, że ci to może podobać. Tak, oczywiście, no podobać. to wygląda mega, tak, ale... Mm, a tutaj e, pewne siebie, e, powiedzmy, jak przetłumaczyć? Curvy ladies. Curvy? Eee, Curvy. Kształtne. Kształtne takie? No takie. W sensie, że. Z... Po czesku się mówi krew amliko na takie kobiety. To są takie właśnie, co mają piersi, dupę. No. Nie chodzi nawet, że tam nie wiem, XXXL. No. Ale na to też na pewno ludzie mają, wiem, że fetysz. Ale. Kształtne. Kirby to jest bardziej kształtne. kształtne. No, może ładnie, nie? A później haha, długa lista, <noise> y, głównie pończochy, buty na obsasach, lateks. A jakbyś chciała coś bardziej, y, bardziej y, kinky? obscure, kinki, to że mam powiedzieć. Ale nie powiedziałam nic, więc ten. <noise> Okej, okay. ale sądzę, że właśnie w tym obscure kinki, byśmy znalazły takie, właśnie to, co my rozumiemy za, za fetysz. Być Myślę, ciekawie. że tak. Myślę, że jestem ciekawa, bo akurat też tą osobę akurat trochę kojarzę. <laughs> e... No bo tak, też tak, się dobra. często łączy właśnie z takim kinkiem, nie? Takim... Myślę, że tak, Czy że to w ogóle czymś takim jest... trochę zakazanym nawet, z kimś takim to, tak tak Myślę, Bardzo często z tym wiąże. Może być. I ostatnia odpowiedź, free use. A nie wiem, o co chodzi w ogóle. Może ty rozumiesz. E, pewnie coś takiego na zasadzie, mm, wiesz, jak są te filmy czeskie Glory House. Pod tytułem, że leżysz i po prostu Aaaa, każdy cię już Każdy no chce. może. A, O kurde, okej, okay, okej. Okay. To znaczy, Dobra, Nie ukrywam, sorry. jak oglądam te filmiki, no to w głowie jakieś takie się pojawia, że tak powiem, wiesz. Ta, ta część, która, że tak powiem, jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i, wiesz, jakby taką totalną przekonanie, że no, żeby że trzeba pilnować pewne rzeczy, jest na nie, ale sam ten taki experience Aha. byłby ciekawy. Wiesz, mhm, to, to, to chyba musiałoby naprawdę zaistnieć w takiej sytuacji pod tytułem, że wszyscy mają, że tak powiem, komplet badań do takich najgłębszych, najbardziej zaawansowanych i jakby jest to w jakiś sposób tam kontrolowane, tak? No i jakaś safe space dokładnie. też, żebyś wiedziała, że jak tam będziesz, wiesz, gdzieś przywiązana, że nikt cię jakby nie wykorzysta. No dokładnie, wiesz, że jakby safe, safe word i tak dalej zostaje i wszystkie takie inne rzeczy, natomiast yy, yy, rozumiem, tak, myślę, że tak, takie to, to, to jest, to jest, to jest, to jest coś. Hmm. No. Są też takie rzeczy, myślę, że jeśli chodzi o zachowania, i na tym też się zresztą porno opiera często, albo w ogóle jakieś fantazje seksualne, że o czymś myślisz, że cię to podnieca, no. ale to w ogóle nie znaczy, że to chcesz Tak, oczywiście, nie. że tak. To jest w ogóle że fantazja trzeba pamiętać, jedno... że To jest jeszcze głęboka przepaść. Nie? Na przykład, bardzo typową fantazją kobiet jest gwałt, że są gwałcone. Tak, tak, A jestem przekonana, że żadna kobieta nie chce być gwałcona. Nie, bo to się wtedy nie, tak ładnie nazywa kontrolowany gwałt, nie? Tak, tak, tak. Znaczy, tak ja raz tak, miałam więc... taką zabawę, bo znaczy inaczej, też preferuję, na przykład jak oglądałam filmiki, to te takie właśnie, że tak powiem, mocniejsze, odstrzejsze mi zawsze bardziej nakręcały, więc jak yy, gdzieś tam się pojawiła opcja właśnie takiego kontrolowanego z kimś, kogo po prostu znałam, to yy, sprawiło mi to dużą frajdę, ale to właśnie było też związane z tym, że to było wszystko omówione... Na końcu był taki tak. motyw, takiego, wiesz, wyciszenia, przytulenia i tak dalej. Więc jakby to wszystko. Aftercar. Tak, to musiało być bardzo, bardzo, bardzo dobrze dogadane. Mm, ale wiesz, no, je, mi się wydaje, że możemy pójść jeszcze płyciej, nazwijmy to, że często właśnie kobiety fantazjują o analu. A potem, jak przychodzi to do czego, to, że tak powiem, e, e, że, że coś takiego, co już jakby jest. Znaczy, ja anal już powoli zaczyna się robić tak, że tak powszechny w rozmowie jak oral, tak? Powiedzmy. No, hmm. to, no to, to w ten sposób. E... Ale ciekawe jest to, że to jest jeden z najczęściej odsłuchiwanych odcinków w ogóle, które nagrałam. Bo każdy poczyta. chciałby wiedzieć, a każdy się, się I bardzo wysoko. Czasem ma dwa razy więcej niż niektóre inne, więc <grym> naprawdę to jest w ogóle top of the top tak, ten odcinek. Bo wiesz co? Bo się o tym nie mówi. Tylko, że wiesz co? Tylko, że z tą fantazją, z gwałtem jest tam taki absurd, że jakby to fantazji, to tego chcesz, albo w jakiejś granej scenie, ale jakby gwałt jest z definicji coś, czego nie chcesz. Tak, właśnie. więc... więc jakby nie można zrealizować gwałtu, który chcesz, no. bo to jest jakby przeczyt samemu sobie. To nie? trzeba by było jakoś inaczej nazwać, po prostu, to trzeba by było jakoś. Znaczy, inaczej, no, w tym momencie po prostu takie kobiety yy, rozumiem, że chciałyby po prostu właśnie być tak wzięte troszkę bardziej. Siłą konkretnie ostrze i ten sposób, tak? To inaczej, to, to można odegrać tak, że tak powiem, w, ja osobiście bardzo lubię, że w BDSM jest taka kategoria, która się nazywa BRAT, czyli bachor I to jest kategoria, która mi najbardziej odpowiada, na przykład jak zawsze tam jest pytanie, tam, czy to bardziej uległa, czy dominująca, czy coś tam. I ja zawsze mówię, że ani to, ani to. Że ja jestem znaczy. no... Potrafię dominować, ale nie jest taka moja ulubiona rzecz. Natomiast właśnie. To jest takie granie, że się stawiasz. Ale właśnie brat to takie granie, że się, się stawiasz. No od tak to, razu wchodzisz, tak. No, Co ty sobie w ogóle myślisz? Pozycję? Tak, tylko ty się stawiasz, ale wiadomo o to chodzi, że ktoś to musi zdominować. No dokładnie, tak, że, że gdzieś tam ostatecznie jakby o, to... musi być ten. Ja jestem wredna w ogóle to co myślisz, że myślisz sobie, że tutaj weźmiesz i w ogóle. A i pokazywanie gdzieś moje miejsce, tak? To jest takie. Ja to bardzo. Jeszcze jak ktoś nie, nie, nie rozumie tego pokojęcia, ko to ja wtedy używam terminologii szekspirowskiej i tytułu mojego ulubionego mojej ulubionej sztuki szekspirowskiej, czyli to jest takie poskromienie złośnicy. Aha, piękne, piękne. Lepsze niż Bachor, powiem. No, dokładnie. Nie? Powinnaś zaproponować na pornhabie czy tam gdzieś no. inne tłumaczenie, takie literackie, by było piękne. No, ale zawsze pamiętajcie, przy realizacji wszystkich swoich fetyszy i fantazji, że jedno to nawet jak ktoś was podnieca, ale rani albo krzywdzi inną osobę, to nie jest niedopuszczalne. A więc tutaj, tam gdzie kończy się y, czyjaś wolność, tam kończy się też wasza. Nie, inaczej, poczekaj. Jak to się mówi, ładnie. Tak. No, wiecie o co chodzi. <laughs> anyway, a druga rzecz, jak wchodzicie w takie jakieś układy, gdzie jest ktoś dominujący, i nieważne, czy chodzi właśnie o uległość i dominację, czy chodzi o jakieś wiązanie, czy chodzi o, nie wiem, bicie, czy jakąkolwiek taką sytuację łóżkową, w której jesteście w pozycji takiej, powiedzmy. Uległej. Uległej, albo jak przy, jest jakaś pozycja mocy. Mhm w tej sytuacji, to trzeba zawsze wszystko dogadać wcześniej. Tak. Jeżeli nie umiecie o tym gadać, to po prostu może tego lepiej nie róbcie. Tak, to generalnie pr przede wszystkim consent, czyli zgoda na wszystko, a po drugie właśnie no, na, no, mi się wydaje, że zdecydowanie ustalenie sobie dwóch słów, nie jednego, safe word, tylko słowa na zwolnij i słowa na przestań, Yy, czyli żółte i czerwone. Ja to też mówię, żółte i czerwone właśnie. To jest Polecam tak. odcinek wprowadzenie do BDS-em. Mar Marta tam mówi o tym i ma dokładnie takie samo. No, no właśnie. Yy, to jest jedna rzecz, ale właśnie yy, bardzo istotne jest, żeby w takich sytuacjach po prostu, bo yy, najgorsze, znaczy na, na, na najbardziej smutne i, i, i co może się wydarzyć w takiej sytuacji, to jest to, że ktoś yy, przekroczy jakąś granicę, albo naruszy jakiś wasz yy, komfort, albo zrobi po prostu coś, co może was zaboleć i tak naprawdę obrzydzi wam coś, z czego tak naprawdę moglibyście mieć niezłą frajdę kiedy indziej, jeżeli by było to zrobione właściwie. Tak, a jeszcze później druga kwestia jest to, że samemu trzeba określić swoje granice przed rozpoczęciem, ponieważ jeżeli jesteście w tej sytuacji, już jesteście w tej sytuacji jakiejś słabej w tej grze, to może wam się wydawać, że chcecie iść dalej, ale może tak naprawdę potem będziecie tego tak żałować, więc myślę, że lepiej takie rzeczy przemyśleć mm -hmm. i jak byście chcieli iść dalej, to lepiej się następnym razem po prostu, iść dalej. Dokładnie. I jakby podjąć tę decyzje na zimno, a nie w ferworze walki. Mm. Tak moralizatorsko wyszło na koniec zupełnie. No znaczy nie, no bo jakby bierzemy odpowiedzialność za to, o czym mówimy. Jeżeli zachęcamy ludzi Dokładnie. do eksperymentów, do, do znajdowania swoich fetyszy, jeżeli takich mają, do otwartej rozmowy na ten temat, jeżeli chodzi właśnie o, o to, czego potrzebują, co chcą, co lubią, to jakby nie powinni się tego wstydzić, ale właśnie tak naprawdę, tak jak powinni u, um, mówić o tym, rozmawiać, yy, że tak powiem, za samym sobą, tak jeszcze bardziej jest to potrzebne po rozmowie z partnerem. I, mm -hmm, i to jest ekstremalnie okay. ważne, bo po prostu, no, no mówię, no nie, 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 nie chciałabym, żeby ktokolwiek po, po, tak, po usłyszeniu naszej rozmowy gdzieś po prostu yy, albo poczuł się, że, 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 że coś, czego, coś jest złe. Czego chcę, bo nie ma czegoś takiego? Znaczy, no chyba nie że ma to, czegoś. O, chyba, że droga, nie. Nie ma i... To nie ma, możecie mieć fetysz na gumę do rzucia i. Sobie no dokładnie, modela. więc absolutnie jakby celebrujcie swoje fetysze w ten sposób. Nie fetyszyzujcie osób. <grym> <grym> nie fetyszyzujcie ludzi. Jeżeli nawet chcielibyście coś ze mną i tak to, dalej, to jeżeli ktoś by chciał coś ze mną, kto to słucha, to niech najpierw da mi szansę, żebym się zastanowiła, czy ja też jestem tym kimś. A dopiero potem wyjawi to, że na, na, na czym tak naprawdę mu zależy. Bo może się okazać. Nie nie posyłać z tych pików. Co? Nie posyłać z tych pików. Dokładnie. O Jezu, nie, nie, dziękuję. Jakby. Powiem tak, yy, i, i, i to mówię z bardzo dużą pewnością siebie i naprawdę jestem w stanie to jakby obronić. Biorąc pod uwagę, że yy, poznałam czarnoskórych graczy futbolu amerykańskiego i z nimi miałam rację. Poznałam amerykańskich żołnierzy czarnoskórych i z nim miałam relację. Ostatnio poznałam czarnoskórego koszykarza i z nim miałam relację. To uwierzcie mi, panowie nasi cudowni polscy Słowianie i w ogóle, że nic, co mi wysyłacie, nie jest w stanie mi bardziej zaimponować niż to, co już widziałam. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Piękne zakończenie, a ja jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, jeżeli macie jakiś fetysz, może być nawet kontrowersyjny, nie wiem, lubicie chodzić w pieluchach po domu albo macie fetysz związany z moczem, albo z kałem, ale na przykład też fetysz, nie wiem, związany ze stopami. Jakiś taki bardzo mocny fetysz może być kontrowersyjny i chcielibyście o tym opowiedzieć, to napiszcie do mnie. Mega, nie wiem, zrobiła jeden odcinek fetyszowy za jakiś czas. U mnie jest bez, bez oceniania i, i bez tabu i oczywiście może to być anonimowo, nie musicie się tam podpisywać cerografu e, swoim imieniem, nazwiskiem i adresem. Może być anonimowo, a myślę, że fajnie o takich rzeczach po prostu mówić. Dzięki ci wielkie ola. Aż nie ma za co. Ja również dziękuję. Bardzo mi się miło gadało. Fajnie było publicznie się przyznać do tego, że tak powiem, ilu i gdzie i w jakich konfiguracjach. Mo, moj, do moich rodziców to mam nadzieję, że nie dotrze, a jak dotrze, no to sorry. Do mojej mamy chyba się nie dotarło, ale nie wiem, może dotarło, ale stwierdziła, że po prostu nie będziemy o tym rozmawiać. I z tego się czułam. Dobra, dzięki wielkie. Cześć. Cześć, pa pa. Ha, niespodzianka. Jeszcze nie koniec odcinka. Jezu, mam nadzieję, że się nie przestraszyliście na ulicy, i na przykład nie było tak, że ktoś słuchał podcastu w drodze do pracy i tak podskoczył z tego, ha, to sorry, przepraszam. E, to jeszcze nie koniec, bo przy montowaniu odcinka zdałam sobie sprawę, że nie wszystkie rzeczy, które padły, były stuprocentowo prawidłowe, e, i potrzebowałam sobie jeszcze raz ułożyć w głowie to, co tym fetyszem jest, a co nie jest, e, więc takie małe sprostowanie. Czyli tak jak mówiłam na początku, wspominałam, fetysz może być w znaczeniu takim seksuologicznym, jest uważany za jakieś zaburzenie i to jest w sytuacji, kiedy ten fetysz, czy to zainteresowanie tym fetyszem w jakiś sposób szkodzi tej osobie, której dotyczy, albo właśnie y, temu, kto jest fetyszyzowany. Czyli ma jakiś taki negatywny wpływ na życie. Potem jest fetysz w słowniku języka polskiego i to jest przedmiot, i czasem mam, na, mam wrażenie, że inklinowałyśmy do tego w odcinku, że to musi być jakiś właśnie przedmiot, jakaś konkretna rzecz. E, a potem e, jeszcze jest ta trzecia definicja, czy trzecie rozumienie, to jest tak jakby w popularnym znaczeniu king. I to może być wszystko, co nas w jakimś stopniu podnieca. I właśnie te wszystkie opcje konsultowałam z seksuologiem, bo byłam już taka po prostu w tym zagubiona, co jest, a co nie jest. Dlatego jeżeli na przykład komentowałyśmy te fetysze, które my się dzieliliśmy i myślę, że tam padło, że to chyba fetysz nie jest, to tak, to może być fetysz. To może być i jakaś część ciała, i jakiś przedmiot, i miejsce, i zapach, i część moja ciała, która mnie jakiś podnieca, i może to być po prostu jakaś praktyka seksualna. Czyli w takim potocznym rozumieniu, jest to cokolwiek, co wywołuje na przykład jakieś bardzo silne podniecenie, większe niż przy innych rzeczach, które się, które się robi wokół, wokół seksu. No, no, tyle, bo chciałabym, chciałabym żeby, żeby nie szły w świat jakieś rzeczy, które nie są do końca prawdziwe i nie mogłabym spać, gdybym nie nagrała tego sprostowania, że tak, praktyki też mogą być fetyszem. No, to tyle ode mnie, e, buziaczki, za dwa tygodnie się słyszymy znowu, nowy odcinek już jest nagrany, ale póki Wam nie powiem, o czym będzie. Pa, pa!